Siema, cześć! Dzisiaj zdjęcia, na które musisz spojrzeć dwa razy i ten odcinek będzie prawdziwą petardą, także już teraz zostaw łapeczkę w górę, napisz hashtag zdjęcia, no i zobacz, co nas czeka, czeka nas bardzo dużo, także krótkie przywitanie, lecimy, po prostu musimy zobaczyć te zdjęcia, także łapeczka w górę, hashtag zdjęcia i mieszczowskie intro, lecimy, let's go! Zdjęcia, no i zobacz, co nas czeka, czeka nas bardzo dużo. Okej, kobieta, która jest na zebrze, tylko gdzie ona ma nogi? Czy te paski to są jej raciczki? O co tutaj chodzi? Jak ona... Gdzie ma nogi gdzieś z przodu? Chyba siedzi tak i ma nogi z przodu, aż tam do drewna, ale wygląda jakby jej ciało było pół człowiekiem, pół pegazem, w sensie pół zebrą, nieważne. A tutaj mamy samochód, który... To jest naklejka na samochód, czy to jest samochód, który tu stoi, a za nim jest ten biały? Nie, to jest naklejka, bo wiatr we włosach tej kobiety jest totalnie niestandardowy, więc wiemy, że to jest naklejka i po prostu doklejona do opon. Jaka piękna nakleja! No i człowieku, wiedziałbyś, o co tutaj chodzi? To nie są wcale dwa samochody. To jest jeden, w sensie ten biały, ten srebrny, czy to jakaś Mazda, co nie istnieje ten samochód. W sensie jest tylko naklejką aż do opon. No pięknie zostałem wrobiony. A ja zapraszam was jeszcze do sklepu z rewelacyjnymi i profesjonalnymi biurkami dla graczy. Chcesz grać jak profesjonalista? Albo potrzebujesz idealnego biurka do zdalnej nauki czy pracy? Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Wpadajcie na www.ultrades.pl. A my wracamy do odcinka. A tutaj mamy chłopa, który ma ogromne ręce. To jest dziewczyna, która... Jezus, jakie ona ma ręce. Czy ona jest Slenderem? A nie, bo to jest ręka tego... Ta w środku ma takie ogromne ręce, a tak naprawdę ta ręka idzie za tego w czarnej koszulce, a ten wyciąga jeszcze swoją rękę. Także długie ręce nie istnieją, przynajmniej nie na tym zdjęciu. Znowu zostałem szukany. Tutaj mamy zdjęcie, w którym kompletnie nie wiem, o co chodzi. Totalnie nie... A, że niby w jakichś górach, w jakimś kanionie, że jest prawie na tym, a to jest, wydaje mi się, most. Że stoi między mostem, po prostu trzyma się za poręcz. O co tu może chodzić? Ciekawe to zdjęcie. To już kiedyś widziałem. To jest oczywiście ojciec i syn, ale jakby okulary i tak dalej, wszystko jest od syna, a nohal, czyli kintawa i po prostu broda jest od ojca. No i bardzo dobrze uchwycone zdjęcie, także takich zdjęć się będzie bardzo dużo, bo to są zdjęcia zrobione w idealnym momencie, także wyszło coś pięknego z tego. Tutaj mamy małpę, która prawdopodobnie dostała się na szybę tego samochodu, który znajduje się bliżej i uderza w dach, przynajmniej wygląda to, jakby uderzała ogromna małpa w dach tamtego samochodu. Tak naprawdę ona znajduje się blisko i pewnie wyciągała rękę po coś, po jakiegoś orzeszka, czy po cokolwiek innego, nie wiem, co tu w ogóle robi taka małpa, to jest chyba ta wąskonosa, nosacz saudyjski, w sensie te takie z różowymi dupami, rozumiecie, ogromne mają te, rosną im te dupy i się w ogóle tym nie przejmują. A tutaj mamy jednokota, to się nazywa jednokot tak naprawdę, on siedzi sobie gdzieś tam, jest kanapowcem, typowym kanapowcem, no tak naprawdę to są oczywiście dwa koty, a nawet i trzy bym powiedział, albo i dwa, i jeden i drugi, to skrętne te głowy mają. No dwa koty, chyba że to jest ten jednokot, o którym mówię. A tutaj mamy prawdopodobnie właściciel tego psa, gdzieś tam się oparł i wystaje tylko jego głowa. Także to swoją drogą też by było ciekawe, jakbyście widzieli takie pso osoby na ulicach, zastanawiali się, jak to działa i tak dalej. Dobrze, że zdjęcia uchwycają takie po prostu momenty, w których będziemy mogli się później z tego oczywiście pośmiać. No ciekawie to wygląda, dobrze uchwycone zdjęcie, nie mówię, że nie. A tutaj mamy kobietę, która nie ma nóg. Boże święty. Teresa, gdzie ty masz nogi? Albo jest, bo tam się wyróżniają trochę. To jest taka panterka leggings na tej zasadzie, ale zlewa się z podłogą. Więc wygląda na to, że chodzisz bez stóp, bez kolan, niczego. Łękotki ci też niepotrzebne do chodzenia. No okej, ciekawe zdjęcie. Też fajnie wyszło w tym hotelu. Chyba, że faktycznie straciła nogi i jest przyczepiona do ścian na gwoździe. No, a tutaj jak dzieci się rodzą, to nie z byle jakimi stopami. A rozmiar stopy wiecie, o czym świadczy. Także to dziecko, no... To jest to, chyba że to dziewczynka, to nie wiem, ale jak chłopiec, to takie stopy, oczywiście stopy jak ojca, gdzieś tam leży ojciec po prostu. No bardzo ładnie uchwycone zdjęcie, jest okej, stopa duża, to i... No i cała reszta się zgadza chyba. A tutaj mamy sytuację odwrotną. Tułów psa, oczywiście i głowa człowieka. Także również bardzo dobrze dobrane zdjęcie. Nie wiem, czemu się chłop tak wywalił z jojkami na wierzchu gdzieś tam w tle kominek. Już do świąt się szykują. To proszę bardzo, życzył sobie na święta, żeby przez chwilę być psem. No i proszę bardzo, zamienił się w psa. Także życzenia świąteczne działają. Pamiętajcie, o co prosicie. Nawet jak widzicie spadającą gwiazdę, pamiętajcie. I bo jak się nie spełni teraz, to kiedyś też się spełni. Wierzę w to i tak jest. A tutaj mamy Jesusa, który postanowił pochodzić po wodzie, a właściwie poleżeć pod dryfować. Na czymś on tam musi leżeć. Albo jest wyjątkowo płaska powierzchnia tam, że mu się to udało, albo po prostu jest Jesusem i umie. A tutaj gdzieś Rita Rodeo, nie Rita Rodeo, to była w Bliźniakach Kram, jakieś po prostu kobiety gdzieś tam przytulają się, wyszli akurat z autobusu. Nie wiem dlaczego to jest autobus dostawczy na taki wygląda, bo tam pełno rzeczy gdzieś tam w tle, czyli pralki jakieś przylatują do Europy, rozumiecie? No i kobieta, która, nie wiemy czyjej kobiety jest to głowa, prawdopodobnie tej po prostu w garsonce, tej takiej, czy to jest jakaś księżna być może, to jest na pewno jej...
To jest na bank jej głowa. Nie wiem, czy ja to jest głowa. O, gołębie zaatakowały wszechświat i oczywiście chodzą po ulicy, ale to jest jedyny chłop, który ten czarnoskóry, który gdzieś tam idzie, który się totalnie tym nie przejmuje, że takie gołębie przyleciały na ziemię i zaatakowały cały świat. Także no oczywiście, no gołąb jest gdzieś tam bliżej, chłop idzie z tyłu, ale ciekawe zdjęcie. Tutaj mamy Thunder, Kevin Durant. Okej, mamy Kevina Duranta i jakiegoś gościa, który coś sprawdza w systemie VAR, ale wygląda jakby Kevin Durant po prostu się gdzieś tam zafarbował sobie włosy, no i to tyle. W każdym razie to nie jest on, to jest jakiś typ z tyłu. Nawet ten Chińczyk, który jest tam przy tym laptopie z HP, już się śmiał, bo wiedział, że wyjdzie dobre zdjęcie. No i wyszło dobre zdjęcie, hehehe. Czy Chińczycy się śmieją jakoś inaczej? Chyba nie, też hehehe, nie? Czy mają jakieś oink, oink, oink? Na przykład świnia po angielsku, świnia robi oink. No u nas robi chrum, chrum, czy uj, uj. A w Stanach robi oink, więc jakie świnie robią oink? No, a tutaj mamy mężczyznę, który ma ogromne jaja. O co tu chodzi? Czy ktoś tam leży pod spodem? O co tam chodzi? Czy to jest czyjeś kolano po prostu od drugiej strony? O co tam chodzi? Czy on trzyma brokuła Boba w prawej ręce? Ten, o co chodzi na tym Jak ja bym miał takie jaja. O, a tu... Kompletnie nie wiem. Kompletnie nie wiem, co tu się wydarzyło. Rękostopa! To jest rękostopa, to jest rzadki przypadek rękostopy. A nie, bo tu są palce przecież. O kurde, to tak wykręciła gdzieś nad garstkiem, że to się wszystko zlało ze stopą swoją drogą. Jaką ty masz dupną stopę? Jaki kajak? Jaki to jest rozmiar? Czy to jest, no, 43 jak nic? A jakie paluchy długie? Ty palcami u stóp chyba grasz na fortepianie, co? No, a tu super uchwycone zdjęcie dziewczynki, która po prostu również jak Jesus dryfuje gdzieś tam na tafli jeziora, tafli wody oczywiście, bo znajdujemy się w jakimś przydomowym basenie, ewentualnie jakimś publicznym. To jest zdjęcie uchwycone po prostu, jak ona prawdopodobnie wskakiwała do tej wody. No i wyszła jak wyszła, także jest radość. Oczywiście piękne zdjęcie do albumu. To było też bardzo dawno temu, bo widzę, jakość tego zdjęcia jest taka w HD, że nie aktualna, także... Okej, no i my są gdzieś na plaży. Aha, ona się schyla prawdopodobnie do córki i wyszło tak, że... No, rozumiecie, że znowu człowiek antylopa gdzieś tam... No i tak było, no tak, no i to jest Kalifornia, nie wiem gdzie to jest. O co tutaj chodzi? Aha, bo ona trzyma wazon. Ona po prostu trzyma wazon i to, co wystaje pomiędzy, to jest noga. To jest noga! To jest jej noga w rajstopie... 45 albo 60, kolor Daltona Cafe. Po co ci ten wazon? Co to za zdjęcie w ogóle z wazonem? Co to? Do kolekcji rodziny akurat chciałaś mieć zdjęcie, po co ci wazon? A tutaj wizualizacja Łukasza Jakubiaka i Ellen. Czy to jest prawdopodobnie Ellen? Tak przez chwilę wyglądała. A gdzieś w tle jakiś jak. To jest chyba jak to zwierzę, które gdzieś tam się znajduje, wypasa się na łące. No i złożyło się tak idealnie, że gdzieś tam urosły jej rogi. Także jej mąż nie jest rogaczem, tylko ona, rozumiecie co? No i jak już Hitman, to łysy musi być na całej głowie. Nawet z przodu twarzy musi być łysy. Także nie, to jest oczywiście ojciec, który gdzieś tam schyla się do syna, żeby prawdopodobnie poprawić mu spodnie, może synek gdzieś tam sikał. Sikał gdzieś czy coś takiego, w każdym razie gdzieś tam ojciec go poprawia po sikaniu prawdopodobnie. No ale wyszło zdjęcie jak Hitman, tylko za wysoko te uszy. No, a tutaj my są... O co tu chodzi? O nie! O nie, a to ręka, to jest to miejsce, jak ona trzyma aparat. Jest, jak zrobili to zdjęcie, ale były śmieszki, heheszki. Śmieszki, heheszki, tam było gołodupiec na bank. A to nie, to ręka. To oczywiście jest ręka. To jest ręka. Ręka! To jest ręka. A tutaj mężczyzna i po drugiej stronie akurat również goryl oparty gdzieś o tą szybę, a cień zarzucił coś takiego, że wygląda jakby ten goryl też miał swój strój, czyli jest po prostu ubrany w to i czerwone spodnie. No tak wyszło. Goryle też mają swoje stroje. Kibicują. Polska biało-czerwoni dla goryli. No, a tutaj jest impreza i o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Aha, bo ona ma po prostu taką dużą rękę i to wygląda jakby kobieta za nią była naga. Niestety. Tak wyszło to zdjęcie. No, cóż, w każdym razie wszystko wyjaśnione i to szybko. Czy jest jakieś zdjęcie, na które się tak naprawdę nabraliście, jak ja też? Kilka razy? No a tutaj lustro zawsze, prawdę ci powie, lustereczko powiedz przecie, robić sama czy w bidecie? No przecież to jest ewidentnie mężczyzna, tam włosy po prostu koloru blond i jego gdzieś tam nos wystaje, także... No, różne perspektywy, zawsze trzeba znaleźć się też w innej perspektywie, zrozumieć drugą stronę, no, wyszło jak wyszło. A tutaj mamy incepcję konną, ponieważ z tego konia wychodzi inny koń, albo koń żyga koniem, a nie do końca wiemy, jak konie się rodzą, więc może przez przełyk faktycznie wychodzą inne konie, nie, na pewno tak nie jest, po prostu idealne zdjęcie zrobione w idealnym momencie, no, także wyżygał swojego kumpla, sorry. Okej, a tutaj mamy zdjęcie jakieś tam rodzinne, Bogumił tutaj, zobaczcie jak zagląda, mówi, co tam się dzieje w tym laptopie, co on tam zauważył, ale prawdopodobnie chodzi o to,
że mężczyzna, który siedzi z tyłu i ten pasek z koszulki, który gdzieś tam wystaje tej kobiecie, akurat ułożyła się w takim miejscu, spowodował to, że to wygląda to jakby po prostu miał nogi, bezpośrednio nogi, także chyba o to chodzi w tym zdjęciu. Nic specjalnego tutaj jeszcze nie widzę. Jak coś przegapiłem, to dajcie znać w komentarzu. No, a tutaj gościu w czapce i akurat jego kumpel, który robił mu zdjęcie na odbicie okularów na swojej koszulce, miał jedno wielkie oko. To oczywiście stworzyło się na dwójkę oczu, dwie pary, w każdym razie wygląda to tak, jakby miał i tak dwójkę, pewnie ma dwójkę oczu, po prostu założył okulary, więc nie widać jego oczu, ale widać za to te, które ma jego kumpel, także fajne zdjęcie. O, a tutaj Jaromir albo Siergiej niesie worek ziemniaków jedną ręką, trzymając ją od dołu, a wygląda to jakby... No, jak to jest zrobione? No na pewno niesie ją od tej strony, czyli z boku gdzieś tam ona tu jest, tu ma nogi do góry i te sandały! Pozdro dla cichego wuja. I te sandały, to nie są sandały, no nieważne. Może on ma sandały? Nie, nie ma też. Myślałem, że też ma sandały, znaczy w sensie, że on ma sandały. Jakoś z tego wybrnę, nie, nie wybrnę, nikt nie ma sandały. A tu jest grubo, bo tego nie rozumiem, no co tu chodzi. W sensie, albo ona ma tak długą szyję, że sobie ją gdzieś tam wychyliła. A nie, bo tu jest to, że ona jest po prostu od boku i jest dość jakby jej rozmiar, ona stoi z bokiem ogólnie, a w tle akurat zdarzyła się kobieta, która ma bardzo podobny kolor białej koszulki, to są tak naprawdę dwie inne osoby, czyli tutaj mamy to dzielenie, tutaj mamy to dzielenie, tutaj znajduje się ona, a tam już w tle znajduje się inna kobieta, ale zdjęcie również przez tą jakość światła wyszło naprawdę ciekawie. No, a tutaj człowiek ryba, który poluje na swoją ofiarę i zamiast oczywiście pożerać ją jako pirania, powiedzmy zębami, no to oczywiście ludzkimi rękami wyciąga gdzieś tam po swoje ofiary. No nie, no wiem, że to jest oczywiście, akurat ryba pojawiła się w tym miejscu, tu ręka. O właśnie, ja na Instagramie takie fajne zdjęcie z rybą i wiele osób pisało mi, że to jest ustawka, mordo, jak możesz być ty na tym zdjęciu ze swoją córką kiedyś tam w zoo i akurat tak się pojawiła ryba, no bo w tym momencie pojawiła się ryba, także zapraszam przy okazji na mojego Instagrama, dużo fajnych zdjęć, dużo się dzieje, także wpadajcie. O, a tutaj ręka złamana w 7 miejscach z przemieszczeniem, o co tutaj chodzi? Gościu prawdopodobnie ten w żółtej koszulce, co oczywiście daje lajka, wy też możecie zostawić lajka, daje gdzieś tam rękę w dół, a spod stołu wychodzi jego kumpel, który chciał porwać kawałek kiełbasy, ewentualnie wsadzić mu rękę do zupy, zamieszać mu rosół między tam makaronem a palcami, no i tak wyszło. Także zdjęcie wygląda również bardzo fajnie i faktycznie tam pod spodem po prostu ktoś się znajduje. No niezłe połączenie tego złamania z przemieszczeniem, okej? A tutaj chłop, czy on nie ma ręki, czy po prostu wsadził rękę w to miejsce, tu do jej sukienki, przez co wygląda to tak, jakby tej ręki nie miał, albo miał po prostu kikucik zabandażowany, a już wiemy, że to jest jej sukienka, także no jest okej, okay, jest perfecto. Na sam koniec dzisiaj dwugłowy pies. Ale uchwycona fota. Aha, bo tamten pies znajduje się za nogami właściciela. Bang! Zdemaskowany! Myślałem, że ten pies naprawdę ma dwie głowy. No wiecie, różne rzeczy się dzieją, różne psy również się rodzą, więc jeżeli ktoś takiego przygarnął, to też by było całkiem ciekawe. Aczkolwiek nie, widzimy, że pies znajduje się po tamtej stronie, czyli za nogami właściciela. Także wszystkie zdjęcia dziś zostały zdemaskowane. No i co, moi drodzy, ode mnie to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej zdjęć, to jak najszybciej zostawcie 10 tysięcy łapek w górę. Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to tak za około tydzień pojawią się kolejne zdjęcia, bo mam ich naprawdę bardzo dużo, także na pewno będziecie ich ciekawi. I ode mnie to tyle, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, czyli teraz zejdźcie, żeby zaświeciła się na niebiesko, tak jak moja koszulka i oczywiście hashtag zdjęcia, a odcinki codziennie o 15 i w weekendy o 10. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pum!